Elo, elo, czyli Bazaro, jestem Zenek, a to jest Duna Imperium. Postanowiłem nagrać kolejny odcinek z tej giereczki. I rozpoczynamy naszą zabawę. Kogo by tu wybrać? Pola Atreida? Nieskomplikowany, że tak jest ten chłopak. Że tak powiem. Co tu wybrać? Barona Hurkunena? Hrabinę? Kiedy dajmy już miejsce w Wysokiej Radzie? Wezmę Pola chyba. Gramy z AI chyba jednym. Gramy z jednym ziomeczkiem i jednym AI. Także jakoś tak to wygląda. Dobra. Co ja chcę tu ogarnąć? Trzeba szybko zrobić tego mistrza miecza, żeby mieć trzeci pionek. Tak mi się wydaje, więc pójdziemy po trzy Solarisy i zakończymy turkę. Dobra, baron wyrzuca armię na pole bitwy. Fiu, co tu robić? Pójdziemy tutaj i spróbujemy wystawić armię. Potwierdzimy. Cztery punkty. Co ja mogę za to ogarnąć? Dobra, weźmiemy to. Zakończ turę. Dobra, będę drugi w tym konflikcie. W takim razie dwa Solarisy i karta intrygi. No i spoko loko. Potrzebuję 8 Solarisów, żeby mieć trzeciego pionka. Dobra. Punkt zwycięstwa i odrzucenie karty. No takie to sobie jest, szczerze mówiąc. Próbuję walczyć. No dobra, co ja chcę to ogarnąć? Może tak po prostu i mamy 8 Solarisów w ten sposób. Zakończmy turkę. I możemy sobie w następnej kupić pana trzeciego pionka. Armię wystawię? Nie mam pojęcia. Dobra, kupujemy trzeciego pionka, jest pełen wypas. Nice. W drugim konflikcie. W drugim konflikcie, czyli tutaj w tym, mam na myśli te karty. W drugim konflikcie udało mi się ogarnąć trzeciego pionka, co jest chyba niezłym wynikiem. Dobra. Thank you.
Odkrywamy. 3 punkty perswazji. No, weźmiemy sobie informator na Arrakis. Krótko mówiąc. Wystawimy żołnierzy. Na maksa się rozwiniemy, że tak powiem. Potwierdź, panoczku, binoczku. Zakończ turę. Okej, moja runda, co ja chcę ogarnąć? Powiedzmy, że to... Dobieramy kartę i chcę wystawić kolejną armię. Tak, wystawimy. Zakończmy turkę. Baron szaleje. Meine Runde. Okej, dwie karty intrygi, to nieźle, spisek. Zgromadzenia żeńskiego, sekret zgromadzenia żeńskiego, spisek. Dobra, jeden punkt w sekretach Bene Gesserit dostałem. Nie wystawiam armii, to mi wystarczy chyba. Odkrywamy. Co ja mogę odkryć? O, to będzie dobre. Zakończmy turkę. Pasujemy. Nice. Zenon wygrywa. Baron ma 2 punkty zwycięstwa, to nie pociesza mnie to, że tak powiem. Nie cieszy mnie to. Ale Baron to ja, więc może uda się go ograć. Żaden z nich nie poszedł po trzeciego pionka, więc też taka trochę lipa. Z ich strony. Dobra, pójdziemy po poprawę. Zenon kontroluje to pole. To mi się podoba. Czy ja chcę 2 Solarisy zdobyć? Znaczy 2 punkty przyprawy, sorry. Spróbujmy.
maksa. Pójdźmy na maksa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zbierz melon z jego pola w Ansradzie. Zbierz mentata z jego pola. Zabierz, zbierz, Boże. Zabierz mentata z jego pola w Ansradzie, ale to kosztuje mnie jeden przyprawy. Ja nie chcę chyba tego używać. Na razie przynajmniej. Bestia szaleje. Tu pójdziemy. Nie, dwa punkty zwycięstwa, to mi się podoba. Karta, która zagrywasz w tej turze, ma ikony. Nie, nie chcę. Zabierz mentata z jego pola w Lanceradzie. Nie chcę mentata zabierać na razie. Dobra, zakończmy tą turę. Dobra, dwa przyprawy będę miał za ten konflikt. Jedną przyprawę kosztuje, zabierzmy to z jego pola w Lanceradzie. Odkrywamy. Weźmiemy sobie to. Zakończ turę. Dobra, pasuje tutaj. Dwa przyprawy dostałem, no i wypas pełen. Rajd na bank gildii. No, 6 solarisów. Czy ja potrzebuję ten hajs aż tak bardzo teraz? Specjalnie chyba. Potrzebuję wojska, nie mam wojska. To jest raczej pewne. Może sprzedać tą przyprawę? Przedaliśmy przyprawę. Mam 6 solarisów, mogę iść po posiłki w następnej turze. Za 4 solarisy dostanę 4 jednostki z mobilizacji. Sobie to. Nice. Do fremenów pójdziemy. Jak ta mentata zgarnąć? Chyba niespecjalnie.
O, Baron szaleje z siłą. Dobra, to teraz posiłki. Nice, 4 i dobierzemy kartę. Zakończmy turę. Odkrywanie. 3. Benedict weźmiemy. I zakończymy tą turkę. Bestia szaleje znowu. Baron też zresztą. Nice. Okej, okay, punkt zwycięstwa i panowanie nad polem. Takie są nagrody za pierwsze miejsce w tym konflikcie. No come on, panie, co on tak szaleje? Do fremeńców uderzymy, czy jak? Do fremenów uderzymy. O, 4 punkty, to mi się podoba. Wystawimy armię. 4. Ta, niech będą 4 jednostki. Zakończymy turę. Czy ja chcę tutaj uderzyć? Chyba tak. Wystawić jednostki czy nie? Chyba nie się nie opłaca wystawiać. Oni mają po jeszcze jednej karcie intrygi, mogą tam mieć jakieś buffy do ataku. Ale na razie dam sobie spokój. Chcę iść. Zakończmy turkę. No serio? Siedem. Ooh, nice. Legion Saudowkarów. Wyślij na obszar konfliktu do 3 żołnierzy swojego garnizonu. No i pan wypad. To weźmiemy. I to weźmiemy. Nice. Zobaczymy, co Baron robi. Baron pasuje. To wygrałem to. To mi się podoba. Unki donki. Kontroluję kolejne pole. To mi się podoba. O, 2 punkty zwycięstwa. To na bogato.
Okej. Bierzemy sobie kartę i wystawimy jednostki. 4. Potwierdzam. Nie zaprzeczam. Zakończmy turkę. Prawo jest drugie miejsce, spoko loko. Co ja chciałbym ogarnąć teraz? Przydałby mi się hajs. Przydałby mi się hajs, nie, to nie powiem. Pójdziemy tutaj. Zakończ turkę. Mam 5 solarisów, 1 wodę i 3 przyprawy. 3 jednostki, dobrze, co się dzieje? Baron ma 4 punkt zwycięstwa. Nasz koleżka ma 6 punkt zwycięstwa. Mnie nie bawi. Co tu ogarnąć? Powiedzmy to. No, spoko. Dobra, dobrywam kartę. Czy chcę wysyłać jednostkę? Jedna jednostka by się nam więcej. Dobra, zakończmy turę. Zobaczymy, co bestia zrobi. Baron ma też 5 punktów zwycięstwa. Super partia. Odkrywam za 6. Duncan Idaho. Proszę bardzo, za 4. I za 2. Fremenów. Zakończmy tą turkę, zobaczymy, czy uda mi się to zwyciężyć. No, god damn it, serio! Muszę to wygrać, bez żadnej wątpliwości. Pas. Baron zagrywa też kartę intrygi. Ma 9 siły. Ło, panie, skąd on to wziął? 14. Nikt nie zdobędzie pierwszego miejsca, ale super partia wyszła. Pas. Drugie miejsce wszyscy dostaną. 5 przyprawy. Tak jest. No i dobrze. Kolejne 2 punkty zwycięstwa. Może też tam pójdę po posiłki. No, wszyscy szaleją, nie ma co z tymi posiłkami.
Dobra, co ja chcę zrobić? Nie mogę tu już posłać, no tak, on mi zajął to. Pójdziemy po posiłki. Stawiamy żołnierzy na maksa. Co chcę zrobić? Weźmy sobie tego mentata. Nice. Co tu się dzieje, Chryste? Wystawiam armijkę. 14, potwierdź. Nice! Moja runda. Wysyłamy wojsko. 20, potwierdź. Bez żadnej wątpliwości to trzeba zwyciężyć. Odkrywamy. Za piątkę, co ja chcę za piątkę? Czani. Ok. Jedna woda, jedna przyprawa na trzy karty. No, spoko loko. Ja też pasuję. Nice. Hoki donki. Ile mam siły? Zero. Wszyscy mają zero siły praktycznie, tylko bestia ma dwa oddziały. Co on zrobił? Skoro ma tyle siły? Do wuja wafla. Potwierdzamy, nie zaprzeczamy. Zakończ turkę. Chciałem wziąć mentata, kuźwa. Siege Tabr. Bestia szaleje, nie ma co. Prawo sprzedamy, mamy 13 solarisów, to spoko, można iść po posiłki jakieś tam.
Boże, po co on tyle tych jednostek wystawia? Pójdziemy po posiłki i zakończmy rundę. Okidonki. Co ja chcę? Niech będzie. Zakończmy turę. Wszyscy mają po 7 punktów zwycięstwa. Boże. Bestia jak zaszalała, 25 punktów siły. No bogato. Dobra, ja będę drugi. W tym konflikcie mam nadzieję. Kartę intrygi, 3 punkty przyprawy dostanę. Dobra. Teraz Baron ma największą szansę zwycięstwa. Co ja chcę zrobić? Idziemy po posiłki. Zakończymy rundę. Baron wystawia 2 jednostki, bestia nie ma żadnej armii. Ja mam potężną armię, aż 8 jednostek. Co? Jakich mało żołnierzy? Nie ogarniam, dobra. Pójdziemy do Permanów w takim razie. Potwierdź. Kończmy turę. Potwierdź. Zobaczymy, co się stanie. Czy Baron mnie przebije z siłą tutaj. Siły, to mi się podoba. Dobra, to weźmiemy z Bene Gesserit i to. Dobra, tak zrobimy.
Zobaczymy, czy ktoś mi przebije siłę. Pasujemy. Baron pasuje. Dobra, wygrałem to. Nice. Jeden punkt mi brakuje do zwycięstwa. Pełen wypas. Yeah, wygrywam to. Pola Tryda rules. Zobaczmy planszę. A, to była 10. karta konfliktu, czyli 10 kart konfliktu i na tym się tak kończy rozgrywka. Dobra. Dobra, to tak z grubsza tyle. Pierwsze zwycięstwo w multiplayerze. Nice. Dobra, dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, czołem.